Hej, hej, moi drodzy! Ten dziwny kwietniowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. A czemu jest to taki dziwny dzień? Bo niby mamy wtorek, a ja wam dzisiaj serwuję przygodowy piątek, bo okazało się, że przygoda wcale nie wybiera sobie dni i czasami po prostu trzeba zmienić kolejność. Dzisiaj będzie magicznie, będzie tajemniczo i mrocznie, bo zabieram was na przygodę pomiędzy światy, tam gdzie nie jest już bezpiecznie. Specjalnie dla was przygotowałam powieść, prawdziwy bestseller, który podbija serca czytelników, blogerów, vlogerów i recenzentów za granicą już od kilku miesięcy. Specjalnie dla was powieść autorki Victorii Schwab, czyli A Darker Shade of Magic. Wyobraźcie sobie trzy równoległe światy, a w każdym z nich miasto, które nosi taką samą nazwę, chociaż jest w każdym odrobinę inne. Londyn. Mamy Londyn czerwony, w którym magia istnieje w harmonii razem z ludźmi. Mamy Londyn szary, w którym magia zniknęła, a o której już nikt prawie nie pamięta. Oraz Londyn biały, w którym magia jest siłą i stanowi środek do manipulowania ludźmi. Dawno temu istniał również Londyn zwany czarnym, ale zła magia pochłonęła go i reszta światów odcięła się już od niego na zawsze. Pomiędzy tymi miastami mogą podróżować jedynie nieliczni, magowie krwi zwani Antari. I takim podróżnikiem jest Kel, królewski posłaniec z czerwonego Londynu i przemytnik, w którego ręce pewnego dnia wpada dziwna relikwia. Tego samego dnia Kel poznaje Lailę, piratkę, złodziejkę, dziewczynę z szarego Londynu, która ruszy z nim w niebezpieczną podróż, gdy podstawy ich światów zaczną trząść się w posadach. A Darker Shade of Magic Victorii Schwab to fantastyczna przygoda w najczystszej postaci. Nic dodać, nic ująć. Jest tu magia, która jest podstawą światów nawet wtedy, kiedy niby nie istnieje. Są tajemnice, które wychodzą na światło dzienne. Są bariery, które tylko nieliczni śmiałkowie mają szansę pokonać. I jest legenda, która pewnego dnia ożywa i wprowadza chaos. Nie wiem, czy wiecie, ale Victoria Schwab ma pewną pasję. Otóż ona uwielbia zbierać słowa. Tak, moi drodzy, słowa. Wyrazy z całego świata, z innych języków, te, które nie mają odpowiednika w języku angielskim. Uwielbienie do języków i do tworzenia konstrukcji zdaniowych widać jak na dłoni w A Darker Shade of Magic, gdzie stworzyła od zera język magów, zwanych Antari. A także język czerwonego Londynu, jakim jest Arnesian, i język białego Londynu, jaki jest Mactan, obydwa o zupełnie różnych konstrukcjach i osobnym brzmieniu. Zwiastuje to prawdziwą lingwistyczną ciekawostkę dla takich wielbicieli ciekawostek jak ja i nie pozostaje mi nic innego jak czekać na więcej. A teraz w ramach podsumowania mam dla was trzy powody, dla których warto pożreć, warto wyruszyć na przygodę i przemierzyć londyńskie światy w A Darker Shade of Magic Victorii Schwab. Po pierwsze, Vitari, czyli magia krwi. Jest to magia, która nie działa na manę. Nie bierze się wcale z umysłu, z serca czy z duszy, ale prosto z krwi, w której krąży i którą się żywi. Jak pasożyt, jak żywa istota, która karmi się nosicielem. Po drugie, Delilah Bard. To klasyczna piratka i złodziejka, która pomimo swojej schematyczności wciąż robi bardzo pozytywne wrażenie. To zbuntowana i silna postać kobieca, która idealnie pasuje do głównego bohatera i do klimatu całej powieści. Po trzecie, legenda czarnego Londynu. Miasto, które upadło, zniknęło w ciemności i zostało odcięte od innych światów. To miasto zła i czarnej magii, którego legenda kusi i prowadzi całą akcję naprzód. A Darker Shade of Magic Victorii Schwab to idealna przygoda fantazy. Nie ma się wcale co dziwić, że teraz piszą i mówią o niej wszyscy, a krytycy rozczulają się nad stylem autorki. A ja powiem wam tak, powieść czyta się świetnie, jest lekka, jest przyjemna, nawet kiedy na początku miałam takie dziwne poczucie, że chce mi powiedzieć za dużo naraz, to w końcu, kiedy się rozkręca, naprawdę nie da się od niej oderwać. Ale
nie umiem się nią do końca jakoś tak naprawdę zachwycić, dlatego że to wszystko już przecież było. Były już podróże między światami, była magia krwi, piratka, złodziejka i tajemnica, która wcale nie jest tajemnicą. Jak widzicie, niestety mało było tutaj zaskoczeń, ale jeśli szukacie dobrze napisanej, fajnej, fantastycznej przygody, to A Darker Shade of Magic jest dla Was. A muszę jeszcze zaznaczyć, to nie jest powieść dla młodzieży, a można się tutaj naprawdę pomylić. Jest to powieść brutalna, mocna, jest sporo krwi i są seksualne aluzje, dlatego trzeba mieć to na uwadze. Podsumowując, jest to doskonała przygoda na jeden raz. A teraz przyszedł czas na rozwiązanie konkursu z odłamkami od wydawnictwa Sine Qua Non. Ogromnie Wam dziękuję za wszystkie odpowiedzi i nie macie nawet pojęcia, jak było mi trudno wybrać tylko dwie. Ale mam już zwyciężczynię. Odłamki i Szmeta Prycicza polecą do Agnieszki Terelak i Angeliki Urban. Gratulacje dziewczyny! Czekam teraz na kontakt od Was i adres do wysyłki nagród. A odpowiedzi konkursowe dziewczyn opublikuję dzisiaj na Facebooku Wielkiego Buka. I to wszystko na dziś! A my widzimy się już w piątek i mama Muminków będzie snuła dla Was swoje dorosłe opowieści. Do zobaczenia! Pa, pa!